Wydaje mi się dosłownie, że przed chwilą startowaliśmy piąty sezon Apex Legends, tymczasem to już połowa tego sezonu. Do tego to już siódmy tydzień, więc siódma część przygody fabularnej w piątym sezonie, czyli Zniszczonego Ducha. Jak zawsze co tydzień przed wami wyzwanie lobby, czyli misja PvE, a potem przeczytam dla was kolejny rozdział tej pasjonującej i fascynującej przygody, która rozgrywa się między legendami Apex w piątym sezonie. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba, jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, no a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zachęcam ciebie do subskrybowania. Życzę miłego oglądania! Powrót do miasta Czaszek. Miraż tym razem będzie na ławce rezerwowych. O, super! Wróciliśmy do miasta Czaszek! To też chcesz wysadzić, loba? Tak jest, twórcy pozwalają nam choć na chwilę wrócić do tak ukochanego i tak utęsknionego miasta Czaszek. Do tego mamy całkiem dobry loot, bo zaczynamy z R301 i z RE45. Lecimy! 10 minut na wyczyszczenie miasta Czaszek i rozstawienia naszej wiertarki do wykopania artefaktu. Sporo złotego lutu. Ogólnie lutu jest naprawdę na bogato. Dlaczego najlepszego sprzętu zawsze strzegą krwiożerce bestie? No właśnie, Miraż. Ja na spokojnie sobie to rozegram, pozwolicie. Ładuję osłony. A się tu skampił na mnie. Łobuziak. Fajnie, te świeczki są rozstawione. Bardzo lubiłem miasto Czaszek właśnie w tym halloweenowym evencie. Z tymi świecami i w ciemności. Bardzo to wszystko klimatyczne. Ktoś mnie gania. Tam jeszcze więcej złotego lutu, ale więcej złotego lutu nie widać. Dobra, chodźmy na górę. Jeszcze więcej lutu. Tu mam rozstawić wiertarkę, ale mam jeszcze 9 minut. Wolałbym znaleźć jeszcze jakiś fajny pistolet, karabin. A, tu jest jakiś, jakaś skrzyneczka. O, jest PK. O, złoty Elstar. Może złotego Elstara weźmiemy tym razem, a nie PK-a? Dobra, leczę się jeszcze. 8 minut do uruchomienia wiertarki. Także naprawdę twórcy dali dużo czasu, żebyśmy mogli tutaj sobie na spokojnie pochodzić i wszystko pooglądać, co tutaj dla nas przygotowali. Devotion. Po drugiej stronie też coś mamy. Jest Prowler, jest strzelba Mastiff. Weźmiemy złotego Mastiffa, a co? Złoty Mastiff i złoty Elstar. Dzień dobry! Dobra, chyba trzeba kopać. Czy to nie może być ciszej? Może chociaż popiskać to jakimś odstraszaczem tropicieli. Popsikać! Popiskać! Można by to popsikać jakimś odstraszaczem tropicieli. Ładny ten Mastiff jest z eventu. Muszę przyznać, naprawdę ładny skin do Mastiffa. Co on tu chce?
trochę mało amunicji do strzelby. Biegają tu, tupią! Słyszę je wszędzie! Niech poczują mój gniew! Ja się uleczyłem i akurat mi się skończyło. Zakończyliśmy wyborce. Wiertło skończyło pracę. I minutka na transport, a jako że mamy Pathfindera, no to nic innego nie pozostaje nam, jak rozłożyć ładną tyrolkę na sam statek. O, dokładnie tak. Sayonara! Dobra, jeszcze nie. W tej grze nawet strzelanie do prowlerów jest satysfakcjonujące. Dwadzieścia sekund, dobra. A kurde! Jestem! Udało się, ten grappler nam uratował życie. Chojraczyłem i o mało nie zginąłem. Tak wygląda misja, bardzo fajnie, że udało się wrócić do miasta Czaszek, choć na chwilę poczuć ten fajny klimat tej super miejscówki, która niestety zniknęła z gry, no ale tak to jest. Coś się kończy, coś się zaczyna. Rozdział 7. Strzaskana dusza. Gdy zostaliśmy z papą sami, nauczył mnie wszystkiego o prądzie elektrycznym, przewodnikach, protonach i elektronach. Ale nie nauczył mnie niczego o zdradzie. Kiedyś powiedział, że świat potrafi być oziębły i okrutny. Myślałam, że wiem, co ma na myśli, ale teraz zdałam sobie sprawę, że jeszcze wiele muszę się nauczyć o świecie. Myślicie, że szpieguję dla Revenanta? Chcesz mi powiedzieć, że ktoś inny mógł zhakować twojego drona? Nie wiem, może jest jakiś sposób na zhakowanie haka. Nazwałeś niemożliwego do zhakowania drona hak? No co ty, amigo, to proszenie się o kłopoty. Później możemy porozmawiać o tym, jak kiepsko nazywam rzeczy. Watson, nie jestem idiotą. Gdybym był szpiegiem, czemu robiłbym to w tak oczywisty sposób? Ma trochę racji. Wykorzystywanie własnego drona byłoby głupie. Sensowny argument. Genialny nawet. Bardzo oczywistym czynisz fakt, że ktoś cię wrabia. I twoje imię zostaje od razu usunięte z kręgu podejrzanych. To wspaniałe. Oskarżenia padają dalej. Nagle otwiera się portal Rave. Mirage, Rave i Pathfinder wracają z misji. Kto chce dostać laco midio path? Jak to się nazywało? Rama ID Coms. Mam taką i dzięki niej mogę z wami rozmawiać. Kto chce wielką gębę? Hej wszyscy, wyglądacie super poważnie! Co się stało? Krypto właśnie miał nam wyjaśnić, dlaczego szpieguje dla Revenanta. Mirage patrzy na Bangalore, potem na Krypto i wybucha histerycznym śmiechem. On? Wiele można o nim powiedzieć, ale żeby szpiegował dla Mordbota? No bez żartów. Bronisz go? Myślałem, że go nienawidzisz. Kogo? Dzieciaka czy robota? Gdybym miał wybierać, robot jest na pierwszym miejscu, ale ma niewielką przewagę. Hurra! Nie ty, blaszaku. Drugi robot, którego nienawidzę. Krypto nie jest super złoczyńcą. Jest 20-kilkuletnim wrzodem na moim tyłku. 31-letnim. 31-letnim wrzodem na moim... zaraz, moment. Jesteś ode mnie o rok starszy i nazywasz mnie staruszkiem? To chyba nie jest teraz ważne. Dobra, olać to! Na bank jest szpiegiem! To szaleństwo! Czemu miałbym mu pomagać? Co mógłbym zyskać? Syndykat. Krypto robi się blady jak ściana. Doktor Kostik chyba dobrze trafił. Chcesz go zniszczyć ze znanych tylko sobie powodów. Revenant chce się zemścić na byłych pracodawcach. Połączenie sił byłoby sensowne. Ty planujesz,
on wykonuje. Razem będziecie w stanie zniszczyć najemników syndykatu. Potrzebujecie do tego artefaktu, ale nie chcecie go oddać Hammondowi. Chcecie zatrzymać jego moc dla siebie. To ma sens. Zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Krypto odezwał się cichym szeptem. Ani, to ty? Słucham? Przygotowałeś tę przemowę. To ty jesteś szpiegiem. Spoglądam na doktora Kostika. Wiem, że nie przepada za innymi ludźmi, ale to wszystko wydaje się zbyt skomplikowane. Jaki miałby w tym cel? Kostik wzdycha. Nie muszę się przygotowywać, żeby wdawać się z tobą w utarczki słowne. Doceniam próbę odwrócenia od siebie uwagi, ale trochę za późno na tak desperackie zachowanie. Nie mam motywu ani powodu, żeby cię wrabiać. Więc co robimy ze szpiegami? Co? Mam kilka pomysłów, ale najpierw musimy skołować dynię. Nie musimy nic robić. Revenant wie wszystko i chce mnie zabić. Nic tego nie zmieni. Jeśli wyruszysz teraz, masz szansę opuścić planetę przed nocą. Myślisz, że uda mi się dotrzeć tak daleko? Pewnie już obstawił mój statek i czai się w cieniu. Pora sprawdzić, czy moje szkolenie na coś się przydało. Loba przygotowuje się do wyjścia, ale Bangalore ją powstrzymuje. Czekaj! Chyba nie zaczniesz twierdzić, że nie tego chciałaś od początku. Nie chciałam twojej śmierci. Cała ta sytuacja się skomplikowała. Cóż, nie zawsze wszystko przebiega tak, jak sobie zaplanowaliśmy, prawda? Nie martw się za bardzo. Nie chcę, by sens powiek spędzało ci poświęcenie jednego ze swoich ludzi dla wyższego dobra, pani sierżant. Wyrzuca swoją bransoletkę przez okno i z jasnym błyskiem znika. Okej, to mam iść po tą dynię? Nie, tak? Watson, Natalie, proszę, nigdy bym... Przeceniłeś swój intelekt. Nie nabierze się na twoje sztuczki. Moje sztuczki? Bracia, chyba możemy porozmawiać na spokojnie. Skończmy te sprzeczki. Nie obchodzi mnie, kto to zrobił. Chcę udać się w jakieś spokojne miejsce. Zabiorę cię, Nat. Dziękuję, Rafe. Rafe, proszę. Rozstrzygniemy to, obiecuję ci, ale ona na razie potrzebuje spokoju. Krypto przytakuje i odsuwa się na bok, byśmy mogły przejść. Patrzy na mnie błagalnym wzrokiem. Nie patrzę na niego, ale czuję na sobie jego wzrok. Rafe wyprowadza mnie na zewnątrz, a ja jestem wdzięczna, że mam taką przyjaciółkę. Nie każdy jest tym, za kogo się podaje. Zaufałam komuś, komu nie powinnam. Ale nie wiem komu. Świat jest oziębły i okrutny, papo. Powinnam cię była słuchać, ale teraz już o tym wiem. To lekcja, której nigdy nie zapomnę.